Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj przyszedł czas sobie wymaksować kolejną postać. Dzisiaj sobie wymaksujemy, moi drodzy, kolejną legendę na moim koncie. Więc od razu sobie ją przetestujemy. Oczywiście ja mam teraz, no, prawie wszystko, moi drodzy, na 900, więc te giereczki nie są najprostsze z randomami, ale zobaczymy, co się da zdziałać, moi drodzy. Jeżeli chcecie, żebym wymaksował kolejną postać, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie również ten kanał, ponieważ lecimy po 400 tysięcy subskrypcji. No i pamiętajcie, kodzik Panda w sklepie, jak cokolwiek kupujecie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. I moi drodzy, w komentarzach napiszcie, jaką kolejną postać mam wymaksować. Tylko bierzcie pod uwagę to, że ja mam wszystkie te stare hypercharge, więc tylko te najnowsze piszcie, bo wszystkie te wcześniejsze to ja już mam dawno na hypercharge, dlatego jedynie co, no to możecie pisać te stare postacie, znaczy te nowe postacie, które dostały hypercharge'a. A my sobie, moi drodzy, szukamy Sandy, bo sobie właśnie tą oto postać dzisiaj wymaksujemy, a mianowicie kupimy sobie oczywiście hypercharge'a, ponieważ jak widzicie mam 13 900 golda i 10 000 power punktów, więc trochę się to uzbierało ostatnio. Tu jeszcze mam coś do odebrania, kredyty to na razie nie będę odbierał. I moi drodzy, możemy sobie za 5000 właśnie golda kupić szybkie wiatry i jest to bardzo fajny, szczerze, hypercharge, więc sobie kupujemy, moi drodzy. W tym momencie odblokowaliśmy i tutaj jak widzicie pisze nam tak: Sandy zapewnia sobie sojusznikom 20% większą szybkość ruchu wewnątrz ulta. Jego superatak ucisza też wrogów na pół sekundy po wylądowaniu, więc jest to naprawdę dosyć spoko. Troszeczkę golda nam tutaj spadło, ale jest naprawdę fajny ten hypercharge. Jest też nawet nie najgorsza mapa, ponieważ jest taka oto mapka. Myślę, że możemy sobie przetestować właśnie tego hypercharge'a i zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy. No nie spodziewam się tutaj nie wiadomo jakich cudów, bo gram z randomami, ale żebyśmy chociaż jedną gierkę dzisiaj wygrali, to myślę, żeby było dosyć spoko. No ja teraz muszę praktycznie cały czas grać z kimś, bo tak z randomami no to już jest naprawdę ciężko na tych pucharkach cokolwiek, moi drodzy, ugrać. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O nie, laguje mi, muszę zmienić sobie zaraz neta, żeby tutaj nie lagowało. No póki co albo mamy ziomka, który nam oddaje meczyk, albo nie wiem, co tu się dzieje. Ale dziwny jest ten ziomek na tym Sergiu, tak szczerze. Dobra, teraz zaczął coś tam grać. O, ale tą wjechał, człowieku, co tam się wydarzyło? Ej, dobra, Sigma, z takimi randomami to mogę grać, widzowie. Nic nie robię, żebym chociaż sobie nabił tego. Ucika, no i hypercharge oczywiście później, bo na razie to lip nie wygląda i padłem jeszcze. Kurczę, szkoda, że mnie nie leczył ten poko. Ale nie jest źle, bo mamy 43%, tylko że oni się teraz bili na mida, więc trzeba będzie uważać. Ale jak nam się uda tam przejść, to by było dosyć spoko, moi drodzy. Brakuje mi chyba dosłownie jednego strzału do ucika, tak jest, bardzo ładnie, moi drodzy. Mamy ulta, no i mamy większą tutaj połowę tego hypercharge'a. Ja myślę, że sobie walnę teraz ucika, żeby na spokojnie móc tutaj cokolwiek zdziałać. Okej, bardzo fajnie. Dobra, tutaj jeszcze trafiłem tego poko jeszcze tam dostał. Dobra, poko, znowu rzucam ulta kolejnego. Miałem hypercharge'a, mogłem w sumie rzucić na hypercharge'u, ale mam nadzieję, że zaraz jeszcze naładujemy. Mam nadzieję, że zaraz jeszcze naładuję tego hypercharge'a. Dobra, tutaj sobie spróbujemy, nie zdążyłem trafić, kurczę, lipa, teraz też nie dosięgnąłem. Dobra, teraz się udało. Ile mi potrzebne jest? 3 strzały jeszcze? Chyba 3 strzały, moi drodzy, chyba 3 strzały. Dobra, teraz jeszcze 2 powinny styknąć. No mam hypercharge'a, ale wygramy przed, moi drodzy, więc niestety, ale nie udało mi się przetestować, ale spokojnie oglądajcie odcinek dalej, zaraz sobie spróbujemy przetestować i ja w sumie mogę dać nawet play gaina, bo mi się spoko z nimi grało. Zobaczymy, czy Mortis da play gaina, bo on dosyć spoko ogarniał, ale no, moi drodzy, niestety play gaina nie dali, więc lecimy dalej z randomami. No jak ja wbiję 900 z randomami, no to powiem wam, że dosyć ciekawa sytuacja to była. Mamy tutaj Jackie i mamy Poco. No, spoko postacie nawet. Jest ok, zobaczymy, czy uda nam się wygrać tą giereczkę. Jest Bibi w przeciwnym teamie. Bibi też jest dosyć mocna. Na spokojnie sobie tutaj klepiemy. Widzę, że też jest bardzo dużo tych Sergiów, moi drodzy. Tutaj niestety ginę. Dobra, mamy już ulta. Oni przejmują cały czas tego mida. Ciężko jest jakkolwiek tam przejść. Ta nasza Jackie sobie też za bardzo nie radzi. Z tego co widzę, że jakby ona nie wie, co tu ma zrobić. Więc to jest ten problem. Ok, tutaj jeszcze myślę, że sobie zaraz przejmiemy tą strefkę. Dobra, fajnie tam dobiłem, więc jest G. Tutaj spróbujemy tego wariacika. Nie udało się niestety go trafić. Kurczę, ten search też jest dosyć dobry. Udało nam się teraz wbić troszeczkę mida. Mam nadzieję, że oni tam postoją chwilę. Aha, tutaj Sandy ma hypercharge'a. No niestety nie udało się nic zrobić. Ja też mam hypercharge'a, ale jeszcze nie mam ulta, więc muszę chwilę poczekać, podleczyć się. No to będzie przegrana. To niestety, moi drodzy, ale będzie przegrana. Ciężko tu będzie zwyciężyć w tym meczyku, bo no dosyć dobry mają team comp, lepszy od nas. Ta Jackie nasza, no to nie jest aż tak dobra jak Bibi.
Więc to jest właśnie ten minusik. No a tutaj, moi drodzy, rzucamy sobie Hypercharger i zobaczy, był przez chwilę jakby ogłuszony, nie mógł nic zrobić. No ale mimo wszystko i tak nie wygramy, raczej 90% do 50%, no to oni bez problemu sobie tam nabiją te 10%, to nie jest problem, żeby na chwilę tam, moi drodzy, wejść. Gadżetu nawet nie używałem, 92%, dobra, no niestety mamy jedno zwycięstwo i jedną przegraną giereczkę, więc trzeba teraz, moi drodzy, zagrać trzecią i w trzeciej gierce się wszystko, moi drodzy, rozstrzygnie, czy jednak w dzisiejszym odcinku, o dobra, nędznik, let's go, piękne to było, no to nadal jesteśmy na plusie, moi drodzy, teraz jeżeli wygramy giereczkę, no to w sumie nawet dobry odcinek nam dzisiaj siadł, bo nie dość, że wymaksowaliśmy sobie kolejną legendę na moim koncie, to jeszcze dodatkowo, moi drodzy, żeśmy wygrywali giereczki. No i gramy z Fangiem i Sergem. Powiem wam, dobrze to wygląda. Wydaje mi się, że mamy tutaj szansę coś ciekawego tutaj ugrać. Jest spoko, jest luft tam w tym teamie. Trzeba uważać na takich wariatów. Dobra, tutaj jeszcze go naklepię. Bardzo fajnie, udało się. Teraz musimy chwilę poczekać. Sandy ma taki minus, że strasznie długo się ładują ataki. Więc mimo, że szybko strzela, to te ataki się giga długo ładują. Okej, okay, tutaj no niestety dobry ulcik tego wariata. Jeszcze sobie przejdę z tej strony. Dobra, na spokojnie, trzymamy tą strefkę tutaj. Ładujemy ją, moi drodzy. Okej, okay, dobra, nie jest źle. Niech nam zbija ten loot z siebie, żeby mnie zaraz nie zamroził. No właśnie, i to zrobił. Okej, okay, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też nasz Fang troszeczkę taki nieogarnięty, jakby nie pasuje do naszego teamu. Ale mimo wszystko, jak widzicie, w miarę wyrównany meczyk póki co. Teraz no niestety, ale nic nie mogłem zdziałać. Mam już chyba Hypercharge, więc dosyć szybko ten Hypercharge się ładuje, wam powiem. Naprawdę szybko idzie go naładować, więc to jest na pewno na plus. No i zobaczymy, czy uda nam się tutaj coś zdziałać ciekawego, czy jednak nie. Znowu mnie trafił skubaniec, znowu mnie trafił. On mnie nokautuje. No Serge, powiem wam, że jest tutaj dosyć mocny. Nie wiem, po co on teraz używał tego ulta, bo oddał im mida. Oddał im bezsensownie mida. Ja sobie rzucam teraz ulcika na Hypercharge'u, więc to był dosyć dobry ruch, bo wszystkich ich wygoniłem, moi drodzy. Jeszcze ten Serge tam wleciał, więc spoko. Dobra, jest dobrze. Przejmujemy, moi drodzy, mida. Jest naprawdę git teraz. Jeszcze spróbujemy sobie kolejnego ulta naładować jak najszybciej. Kurczę, nie zdążyłem tutaj cokolwiek zdziałać. Ajajajajajajaj, bardzo wyrównany meczek, bardzo wyrównany meczek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tutaj ładnie akurat skoczył ten nas Serge, ten Maloa. Dobra, bardzo ładnie tam wjeżdża wariacik. Okej, pięknie. Jest dobrze, jest naprawdę dobrze, moi drodzy. Rzucamy sobie jeszcze ulta. Dobra, ja sobie stoję tutaj, 76%. No myślę, że możemy teraz naprawdę ładnie tutaj te procenty podbić. Możemy ładnie te procenty, moi drodzy, podbić tutaj. Dobra, nie jest źle, okej, okay. Zamroził mnie, ale ja jeszcze cały czas stoję w kółku. Dobra, nabijamy, mamy to. Dobra, bardzo ładnie. No widzicie, widzowie, nawet z randomami to idzie, więc powiem wam, że Sandy na tą mapę dosyć fajnie, no jak widzicie, moje staty nie mówią za tym, bo mam 1-4, ale i tak myślę, że naprawdę spoko poszło. Z randomami dwie giereczki żeśmy ugrali, przetestowaliśmy, myślę, że dosyć fajnie tego Hypercharge'a. Powiem wam, że jest naprawdę fajny ten Hypercharge. Myślę, że można tutaj na spokojnie sobie Sandy troszeczkę wyżej podbić, więc zobaczymy. No szkoda, że mapka się kończy za godzinę 20, to bo też nie mam za bardzo teraz czasu sobie powbijać wyżej, ale myślę, że tam w jakiś dzień, jak ta mapka wróci, to będę starał się wbić troszeczkę wyżej tą Sandy, bo jest naprawdę spoko na tą mapę. Wy, moi drodzy, piszcie w komentarzach, jaką kolejną postać mam wymaksować. Wpadajcie również na mojego Instagrama, bo tam wrzucam jakieś fotki. Wbijajcie również na mój drugi kanał, czyli kanał PandaOff, moi drodzy, po odcinki ze Squadbusters, czyli nowej gry Supercella, która 29 maja wyjdzie już globalnie i będzie można ją pobrać w Polsce, chociaż już się to da zrobić, bo nagram wam też poradnik, więc polecam sobie wbić na ten odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.